Jesteśmy gotowi. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na briefingu Polski 2050 Szymona Hołowni. Jest ze mną Stanisław Zakroczymski, szef biura naszego koła parlamentarnego i nasz ekspert do spraw prawa konstytucyjnego. Spotykamy się dzisiaj z Państwem, by porozmawiać o absolutnie skandalicznym, chciałoby się powiedzieć, wybryku prawnym, który pojawił się jako kolejny wybryk autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Wybryk, który ma nic wspólnego właśnie ani ze sprawiedliwością, ani z prawem. Chodzi nam o projekt ustawy regulującej funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, projekt poselski, który wczoraj złożyła grupa posłów PiS-u, który to projekt jest bardzo krótki, a generalnie jego celem jest zmniejszenie składu, pełnego składu, opisania liczbowego, pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego, w którym Trybunał może rozpatrywać sprawy. O co chodzi? Chodzi oczywiście o wewnętrzną wojnę, o wewnętrzny konflikt, który jest w Trybunale Julii Przyłębskiej. O to właśnie, czy pani Przyłębska nadal pełni i może pełnić rolę szefowej, prezesa Trybunału, czy też nie może pełnić. Grupa sędziów w Trybunale jest zbuntowana wobec pani Przyłębskiej. Toczy się od wielu miesięcy wewnętrzna wojna, która jest kolejnym przejawem skandalu i chaosu, który wprowadza obóz pisowski czy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy w funkcjonowaniu państwa polskiego. Oni ze sobą wewnętrznie wojują, w związku z tym Trybunał nie ma możliwości rozpatrzeć konstytucyjności ustawy, nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą tę ustawę do Trybunału w trybie kontroli prewencyjnej skierował prezydent Andrzej Duda. To jest dosyć skomplikowana materia już prawna na tym etapie. Chodzi przede wszystkim o Krajowy Plan Odbudowy, o jego odblokowanie, o to, by do Polski wreszcie, jako jednego z ostatnich krajów unijnych, zaczęły trafiać należne nam pieniądze. To jest ponad 100 miliardów złotych dotacji, to jest ponad 50 miliardów złotych tanich pożyczek z instytucji unijnych, które powinny zasilić Krajowy Plan Odbudowy, pozwolić uruchomić projekty, które są kluczowymi projektami dla polskiej zmiany, dla unowocześnienia całego systemu usług publicznych w Polsce, dla zielonej transformacji Polski, dla ucyfrowienia czy cyfryzacji naszego kraju, ale to także pieniądze na żłobki i innego rodzaju usługi publiczne. Tych pieniędzy nie mamy. Jako jeden z ostatnich krajów unijnych nie dostajemy tych pieniędzy. Jest to efekt działań rządu Prawa i Sprawiedliwości. To już prawie 2 lata od czasu, kiedy w Sejmie ratyfikowano ten fundusz, jego uruchomienie funduszu, który tworzy Krajowy Plan Odbudowy. Do Polski ciągle te pieniądze nie trafiają, a tymczasem toczy się batalia wewnętrzna, jak powiedziałem, ta skandaliczna wojenka wewnętrzna w Trybunale Konstytucyjnym. Mamy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który od początku my uważaliśmy za niekonstytucyjny i dlatego nasze posłanki, nasi posłowie głosowali na początku tego roku przeciwko temu projektowi. I dziś oto dochodzi do sytuacji, w której PiS próbuje ręcznie sterować ustawą o funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego, zmniejszając tak zwany pełen skład tego Trybunału, który może rozpatrywać sprawy, wyłącznie po to, by przepchnąć właśnie rozpatrywanie tej ustawy o Sądzie Najwyższym, by uruchomić KPO na siłę, na rympał, metodami, które są prymitywne, które nie mają nic wspólnego z demokracją, nie mają nic wspólnego z rządami prawa. To jest, chciałbym się powiedzieć, enty raz, kiedy widzimy PiS, który lekceważy prawo, lekceważy sprawiedliwość, lekceważy instytucje, kluczowe instytucje państwa, bo Trybunał Konstytucyjny do takich właśnie należy, uznaje je za zabawki, a tymczasem Trybunał Konstytucyjny nie jest i nie może być zabawką w rękach jakiejkolwiek partii rządzącej. Doszło do sytuacji po raz kolejny, sytuacji skandalicznej, stąd nasza reakcja, stąd nasze dzisiejsze spotkanie z państwem. My się po prostu nie możemy godzić na to, żeby PiS w tak bezczelny sposób upartyjniał państwo polskie i wrzucał sobie wtedy, kiedy potrzebuje, zmianę ustawy, która zwiększa skład Trybunału, kiedy potrzebuje, zmniejsza skład Trybunału. O szczegółach powie Stanisław Zakroczyński. Powiem sobie bardzo krótko. Chciałem tylko państwu pokazać 2 obrazki. To jest ustawa, którą głosami Prawa i Sprawiedliwości Sejm uchwalił w roku 2015. Czytamy tutaj, że orzekanie w pełnym składzie Trybunału wymaga co najmniej 13 sędziów.
Wówczas PiS zwiększył tą liczbę z 9 do 13. Dlaczego? Dlatego, że było mu to potrzebne, ponieważ wówczas próbował zablokować pracę Trybunału pod kierownictwem Andrzeja Rzeplińskiego z 9 do 13. A teraz drugi obrazek z projektu, który został zgłoszony dzisiaj. Wyraz 11, czyli 11 sędziów, zastępuje się wyrazem 9, czyli PiS po drodze już obniżył sobie tą liczbę z 13 do 11, a teraz wraca do tego, co było przed rządami PiSu. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście jest to znowu na rękę partii rządzącej, bo dzisiaj chce ten Trybunał odblokować z powodu sporów, które tam się znajdują. Ja może jeszcze pokażę zestawienie tych dwóch obrazków, bo one najlepiej pokazują hipokryzję prawników, zwłaszcza hipokryzję posłów prawników, którzy piszą te ustawy w ramach klubu parlamentarnego PiS. Tu nie chodzi o żadną konstytucję, nie chodzi o żaden wymiar sprawiedliwości, o żadne dobro obywateli. Tu chodzi po prostu o to, że wtedy, kiedy jest nam wygodnie, manipulujemy sobie składami Trybunału Konstytucyjnego tak, jak chcemy. Nie wolno się na to godzić. Żaden uczciwy prawnik nie powinien przechodzić wokół tej sprawy obojętnie. I stąd wiemy, że pani przewodnicząca Paulina Henik-Kloska też poinformowała, że koło parlamentarne, którego biurem mam zaszczyt kierować, złoży wniosek o odrzucenie tej ustawy w całości. Chcę powiedzieć jeszcze jedno. Trybunał nie ma lepszego dowodu, proszę Państwa, niż te dwa fragmenty ustaw na to, że Trybunał Konstytucyjny stał się właściwie zabawką w rękach partii rządzącej. Ale niestety jest to zabawka nie tylko zepsuta, bo przez pierwszy kwartał tego roku Trybunał wydał jeden merytoryczny wyrok, czyli te kilkadziesiąt tysięcy złotych, które zarabiają sędziowie, przekładały się na jeden merytoryczny wyrok przez 3 miesiące. Dodatkowo, proszę Państwa, jest to zabawka właśnie bardzo droga. Zabawka, która jest zabawką jednocześnie zepsutą i drogą, po prostu nie powinna funkcjonować na rynku. I dlatego, proszę Państwa, chcę podkreślić, że Ruch Polska 2050, Instytut Strategii 2050 już 2 lata temu położył na stole projekt gruntownej reformy Trybunału Konstytucyjnego i myślę, że takie sytuacje jak dzisiejsza najlepiej pokazują, że ta reforma jest nam naprawdę bardzo potrzebna, bo funkcjonujący sprawnie system kontroli konstytucyjności prawa w państwie demokratycznym jest niezbędny. Jeszcze raz powtórzymy. Trybunał Konstytucyjny to jedna z najpoważniejszych instytucji państwa. Nie jest i nie może być traktowana jak zabawka, tak jak ją dzisiaj traktuje PiS. PiS, partia, której nazwa to teoretycznie Prawo i Sprawiedliwość, robi kolejny krok absolutnie niezgodny ze sprawiedliwością i niezgodny z prawem, niezgodny z porządkiem prawnym. My nie wiemy, czy ten projekt w takiej formie będzie procedowany, bo domyślamy się, że to będzie kolejny element wewnętrznej wojny, układanki albo negocjacji między panem Ziobro, panem Kaczyńskim, panem Morawieckim. Ale sam fakt, że taki pomysł się pojawia, że im do głowy przychodzi, że można w ten sposób bawić się poważnymi sprawami w państwie polskim, pokazuje sytuację, do której dzisiaj doszliśmy. Więc dość bawienia się państwem, dość bawienia się instytucjami państwa polskiego, dość blokowania przez PiS Krajowego Planu Odbudowy, który należy się nam, Polakom, którzy mają prawo czuć się okradani przez PiS z tych pieniędzy, o których powiedziałem, 160 miliardów złotych. Ogromne pieniądze, które nam wszystkim się należą, podobnie jak obywatelom innych krajów unijnych, które już te pieniądze dostają. Wniesiemy wniosek, nasi posłowie, posłanki, o odrzucenie tego projektu ustawy, zmiany ustawy, jeżeli on się pojawi w Sejmie, i będziemy głośno protestować przeciwko kolejnym takim próbom. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania? Dziękujemy, kłaniamy się.